Cześć, siemanko, moi drodzy, witam was już w kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym filmiku pokażę wam, jak zrobić bardzo fajny, prosty overlay na wasze live'iki w programie Photoshop. I od razu mówię, jest bardzo dużo osób, które nie nagrywają ogólnie z kamerką, więc w dzisiejszym odcinku właśnie wam pokazałem, jak zrobić overlay jakby z kamerką. A jeżeli właśnie ktoś nie posiada tej kamerki albo nie chce po prostu nagrywać, to oczywiście może sobie tam dać jakiegoś, nie wiem, gifa, mema, po prostu żeby coś tam było. A tak wiele osób też robi. Overlay na serio bardzo ładnie wyszedł, możecie sobie przewinąć do końca, jak w ogóle to wszystko wyglądało. I oczywiście przewincie jeszcze raz do samego początku i oglądajcie po kolei każdy mój krok po kroku. Bo wystarczy, że jeden mały błąd zrobicie i już macie troszeczkę może popsuty ten overlay. A mega ładnie to wyszło. Więc pamiętajcie, żeby było więcej odcinków, muszę widzieć po prostu, że was jest dużo, więc subujcie kanał oczywiście z dzwoneczkiem. Zostawcie pod tym filmem łapeczkę w górę, bo jak będzie ich pod tym filmem, no dajmy 40 łapek w górę. To wlatuje kolejny poradnik, a wasze pomysły możecie pisać na grupie na Discordzie, link jest oczywiście w opisie. I ogólnie Discord ostatnio się nam troszeczkę popsuł i musieliśmy założyć nowego Discorda, więc wszystkie osoby, które były na tamtym Discordzie, zapraszam na nowego Discorda. No i też oczywiście wszystkich zapraszam na Instagrama, link jak zawsze jest w opisie. Moi drodzy, ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. A więc moi drodzy, gdy już otworzyliśmy naszego Photoshopa, klikamy sobie po prostu utwórz nowy. O, tutaj sobie przyciągnę i wybieramy sobie 1920x1080, 72. Po prostu zatrzymajcie sobie teraz te wideo, które teraz oglądacie i ustawcie sobie te wszystkie opcje, które ja tutaj mam. I gdy już to zrobiliśmy, klikamy po prostu sobie utwórz. No i mamy normalnie jakby nasz cały obszar do zrobienia tego overlaya. Co teraz ogólnie robimy? Teraz by się przydało tutaj dodać jakieś tło, bo takie białe to tak nie za bardzo, tylko nie wiem, dodajmy sobie tło z jakiejś gry czy skądś po prostu, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało z naszym overlayem. Więc ja sobie po prostu wezmę jakiś zrzut ekranu, w moim przypadku to jest jakiś tutaj z YouTube'a, nieważne. Okej, i możemy tutaj sobie je jakoś przyciemnić. A, i jeżeli zastanawiacie się, skąd ja mam taki fajny motyw, taki fioletowy, to zapraszam was do poradnika, który był wcześniej na moim kanale i tam wszystko tłumaczę, jak zrobić kolorowy motyw do Photoshopa. Może być to kolor pomarańczowy, fioletowy, różowy, żółty. Tam są praktycznie te najlepsze kolory dane, więc wszystkich tam odsyłam do mojego odcinka. No dobra, gdy już to mamy, no to sobie stworzymy rameczkę jakby na naszą kamerkę. Co robimy? Żeby na przykład, nie wiem, utworzymy sobie taką ramkę, żeby była jakby pół zaokrąglona. Więc klikamy w to sobie narzędzie, tworzymy sobie nową, o coś takiego. Musimy tak stworzyć, nie ma innej opcji, musimy to zrobić tak. Teraz to sobie tutaj dopasowujemy, żeby było to jakby w wymiarach naszego całego tła w 1920x1080. I pytanie, czemu my tak robimy? A robimy to tak z tego powodu, żeby ta kamerka była jakby idealnie prostokątna, a nie była jakaś taka półkwadratowa, półprostokątna i żeby to tak słabo wyglądało. My po prostu zrobimy coś takiego. Okej, gdy już mamy to zrobione, na razie tu się jeszcze niczym nie bawimy, to zaraz, trzymając alta i shifta, pomniejszamy sobie coś takiego. Teraz klikając V sobie ustawmy to mniej więcej tutaj i teraz co robimy? Wchodzimy dalej w to narzędzie tutaj, przybliżamy sobie lekko, o coś takiego i dajemy lekkie takie zaokrąglenie, żeby to mega ładnie wyglądało, o coś takiego. I gdy to już mamy zrobione, to teraz usuniemy sobie jakby tutaj tło w środku. I to też jest bardzo proste, wystarczy, że wypełnienie klikamy, taki krzyżyk jakby. I obrys dajemy sobie kolor, no powiedzmy na dzisiaj taki, nie wiem, niebieski, coś tego typu. Więc klikamy sobie niebieski i jeden piksel sobie lekko zwiększamy, coś takiego, żeby ta ramka nie była też za gruba. Już to mamy, przydałoby się tutaj dać lekki plask zewnętrzny. Jest to też prosty efekt, wystarczy prawym przyciskiem myszy, klikamy sobie opcję mieszania. Wyświetla się nam takie styl warstwy, jeżeli się wam to jakby nie wyświetla, klikać tutaj i pokaż wszystkie efekty i wtedy się wam to wszystko wyświetli. Klikamy sobie ogólnie blask zewnętrzny
kolorek dajemy sobie. No właśnie taki niebieski możemy stąd dać. O, czekajcie, o taki niebieski, ok. Tryb mieszania zmieniamy sobie na zwykły. Krycie na maksa na razie. Szum na 0. Rozszerzenie też na 0. Rozmiar troszeczkę większy. No i rozszerzenie to też możemy sobie troszeczkę powiększyć. I teraz po prostu dajemy sobie duży rozmiar i krycie sobie zmniejszamy, żeby to też nie było takie duże i widać jakby tak mocno ten blask zewnętrzny. Gdy już mamy ogólnie to zrobione, zakres na 50, te wszystkie po prostu opcje, co ja tutaj mam i klikamy sobie OK. No i jak widzicie, mamy już blask zewnętrzny na naszą kamerkę. Co teraz zrobić, żeby na przykład mieć tutaj last donate'y i top donate'y? Więc co robimy? Klikamy sobie znowu na nasze narzędzie prostokąta, klikamy sobie no prostokąt jak zawsze i dajemy mniej więcej tutaj, ok. Teraz to narzędzie sobie dajemy wypełnienie, teraz obrys sobie kasujemy i wypełnienie dajemy na też kolor niebieski, ok. Spoko. I przybliżamy sobie to lekko, żeby tutaj były takie kropeczki i po prostu w górę przeciągamy, żeby był taki zaokrąglony jakby prostokąt. Co teraz robimy? Klikamy sobie V na klawiaturze, dajemy mniej więcej tu, znowu te narzędzie, no możemy ten narzędzie dać. Dajemy coś takiego, to sobie rozszerzamy, też żeby nie było to za duże, też sobie zmniejszę tutaj lekko. Coś powiedzmy takiego, ok. Teraz V sobie przesunę. Spoko. Gdy już mamy to zrobione, teraz klikamy sobie na ten prostokąt, o właśnie ten. I krycie sobie lekko po prostu zmniejszamy. No i tak zmniejszamy do powiedzmy 30. No 30 moim zdaniem będzie git. Robimy tutaj, chodzimy na tą warstwę z tym prostokątem, klikamy Ctrl J, Ctrl T. Ctrl T musi być, trzymając Alta sobie powiększamy i to samo tutaj, ok, coś takiego już mamy zrobione, ja sobie to ogólnie przesunę, ok, coś takiego, ten prostokąt i wchodzimy po prostu sobie na ten prostokąt, który został zduplikowany. Wchodzimy sobie właśnie w to narzędzie, teraz wypełnienie sobie kasujemy, obrys dajemy kolor biały i tutaj musimy dać mniej więcej coś takiego, tylko że krycie teraz musi być na 100. No i gdy już mamy to, moi drodzy, zrobione, to teraz możemy jeszcze sobie dać blask zewnętrzny na nasze prostokąty. I ja chyba dam na tą białą ramkę, prawda? Nie dajemy na ten niebieski, tylko sobie dajemy na tą białą, cienką rameczkę. Klikamy znowu dwa razy albo opcję mieszania. Wybieramy blask zewnętrzny. No i możemy sobie wybrać, nie wiem, kolor biały. Albo właśnie też kolor ten taki, ten niebieski. Ja sobie wybiorę tak pośrednio mniej więcej, żeby to też fajnie bardzo wyglądało. Ok, gdy już mamy to zrobione, teraz tworzymy sobie literkę T na klawiaturze. Tutaj w czcionkach wybieramy sobie Product Sans i prawdopodobnie wy tej czcionki nie będziecie mieć, a jak ją znaleźć i ją pobrać, to wpisujecie po prostu sobie w internecie Product Sans Dowland i sobie ją jakby instalujecie, no wgrywacie po prostu do Photoshopa. Więc wybieramy sobie Product Sans i ja wezmę Product Sans Italic, ok? Klikamy po prostu tutaj, troszeczkę sobie zmniejszę to lekko, bo to takie za duże trochę lekko jest, ok? I napiszę sobie, no topkę tutaj dajmy, top donate, ok? Dajemy sobie to na samą górę, wyrównujemy, Ctrl T zmniejszamy w Top Donate i wybieramy sobie nałożenie koloru i kolorek możemy sobie wybrać powiedzmy taki biały. Ok, gdy mamy to zrobione, teraz wchodzimy w cień zewnętrzny,
przybliżymy to sobie lekko, o dobra. I cień zewnętrzny możemy dać na taki lekki niebieski. Coś takiego, ok. Krycie możemy dać na maksa, odległość sobie dajmy, no tutaj widzę, że może być ciężko, coś takiego. Klikamy OK, no i gdy macie to zrobione, to widzicie, nasz tekst jest cały zrobiony. Możemy jeszcze raz sobie wejść dwa razy, kliknąć blask zewnętrzny, kolor biały i krycie po prostu lekko zmniejszyć. Coś takiego, pyk, pyk i żeby było coś takiego. I jeszcze jedna ważna rzecz. Wchodzimy sobie tutaj cień, wy będziecie mieć tylko jedną zakładkę, po prostu klikacie w byle jaki, klikacie sobie cień, krycie sobie zmniejszę i właśnie tutaj rozmiar dajemy na 0, odległość dajemy sobie taką, mniej więcej, coś takiego, krycie na 100. Dajemy sobie jeszcze jeden cień, czyli jakby klikacie w tego plusika. I tutaj wybieramy sobie też kolor czarny, rozmiar powiększamy. Rozpiętość też może być lekka. I tutaj lekko sobie dajemy na 60%. No i jak wyłączymy sobie tą warstwę, jak widzicie, to już jest lekko odróżnione. No i ogólnie nasza topka jest zrobiona i tutaj też możemy sobie dać jakąś skarbonkę albo jakiś znaczek pieniędzy, byle co. Wchodzimy po prostu sobie w internet. I wpisujemy sobie w internecie, załóżmy pig coin PNG. Wchodzimy sobie w grafikę i wybieramy sobie taką krówkę, o coś takiego dokładnie, prawy przycisk myszy, zapisz grafikę jako pobrane, nie możemy sobie akurat tego kopiować, bo w Photoshopie jest ogólnie taka funkcja, że obrazy z internetu, które są w PNG, trzeba zapisywać na komputerze i dopiero wtedy dodawać, więc to też jest taka mała opcja właśnie w Photoshopie, w Photopay chyba tego nie ma. Ok. Przeciągamy sobie po prostu tutaj altem, też pomniejszamy i dajemy, klikamy po prostu dwa razy prawym przyciskiem myszy, nałożenie koloru i tutaj możemy zobaczyć, jaki kolor będzie pasował. Wybieram sobie biały, klikam OK, OK. Lekko jeszcze tą sobie świnkę dam tutaj. No i ogólnie mamy już to zrobione. Teraz zrobimy sobie last donate, więc żeby tego wszystkiego nie robić po tej samej stronie, zaznaczamy sobie jakby te wszystkie warstwy. Ten prostokąt sobie dajmy na sam dół, żeby nam się to nie mieszało. O, te wszystkie warstwy możemy sobie dać wszystko w grupę, żebyśmy mieli to w grupę, czyli scalamy sobie te wszystkie warstwy i klikamy Ctrl-G. No i jak mamy to scalone, no to po prostu kopiujemy sobie tą grupę, czyli Ctrl-J, Ctrl-T i trzymając Shift-a przesuwamy sobie to tutaj w bok i te linie pomocnicze nam pokazują. O, właśnie, kiedy mamy to opuścić, ok, coś takiego, chyba jest git. Więc rozwijamy sobie tą drugą grupę. Top Donate zmieniamy sobie, klikając T na klawiaturze, klikamy sobie Last Donate, OK. Teraz sobie za pomocą V na klawiaturze i Shifta lewego przesuwamy sobie to tutaj, coś takiego. Tą świnkę sobie usuwamy, tak, to jest ta świnka, usuwamy sobie to. Chodzimy sobie dalej w internet i po prostu wpisujemy sobie cache PNG icon i wybieramy sobie, załóżmy, i wchodzimy i szukamy sobie jakiejś fajnej ikonki i moim zdaniem będzie to ikonka, więc klikamy sobie zapisz grafikę jako pobrane, pyk, Photoshop i sobie ją tutaj właśnie przeciągamy. Ok, lekko sobie pomniejsze. Dajemy sobie to tutaj. I klikamy znowu dwa razy nałożenie kolorku. O,
nałożenie kolorku, klikamy OK. No i mamy cały overlay już zrobiony. No i moi drodzy, gdy już to wszystko zrobiliśmy, wyłączamy sobie nasze tło tutaj na dole, klikamy sobie teraz plik, eksportuj, możecie sobie dać od razu szybki eksport jako PNG, albo po prostu eksportuj jako, i wybieramy sobie po prostu opcję PNG, klikamy sobie eksportuj, no i wybieramy, gdzie ma się nam to zapisać. Taki właśnie proces, sposób zrobiliśmy naszego overlaya. A więc moi drodzy, ja Wam oczywiście dziękuję bardzo za oglądanie tego poradnika. Ja mam nadzieję, że on się Wam spodobał, no i Wam pomógł. Więc strzelcie za to, że Wam pomogłem, pięknego lajka i subika z słoneczką, żebym bardziej motywować się do nagrywania dla Was filmów. No i ja będę się z Wami żegnał, do zobaczenka i widzimy się w kolejnych odcinkach.